Kasia Krupa, Olek Sawkin i Piotr Galiński są z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Tango i rumbę zatańczyliście wczoraj przepięknie, ale widzowie zdecydowali, że już więcej w tej edycji tańczyć nie będziecie. Mówiliśmy tydzień temu, Piotrze, że będzie smutno, prawda? No, jak zaczyna się po prostu. Jak będą odpadać pary, bo wszystkie tańczą się świetnie. Tańczyliście rumbę i tango, tak jak powiedziałam. Piotr zdecydował się przyjrzeć się waszej rumbie. No to tak, popatrzmy, ponieważ mi się bardzo rumba podobała. Mnie też się podobała. I od początku samego zwróciłem uwagę właśnie, szkoda, że nie ma samego wstępu, czy będzie zaraz. Jak Olek fantastycznie, zaraz będzie taki moment, kiedy Olek przygotowuje się do właściwej akcji, proszę bardzo. Noga wyciągnięta z tyłu, ciężar na nodze postawnej, dobra praca stóp, dobra praca kolan. Ale w ogóle świetnie ruszający się Olek, no tak jakby urodzony do rumby. Rumbę tańczył już drugi raz, więc już pewnie technika jest mu nieobca. Mi się ta rumba podobała, została oceniona na 8 punktów. Powiem tylko, że rzeczywiście może ciężko było wczoraj interpretować muzykę. Dlatego, że no, gdybym ja usłyszał w rumbie, że coś mi pasuje jak kwiat do kożucha i tekst o waciaku, ciężko by mi było tańczyć mimo takiego wielkiego bagażu i doświadczenia. Po prostu jednak wolę skoncentrować się na muzyce. Natomiast wracając do rumby Kasi i Olieszy? Tak, może być tak. Może być? Olek. To była poprawna rumba. No ale mówiliśmy, Piotr, o tym, że tutaj już nie będziemy oceniać tego, czy jest poprawne, czy nie, bo to już będzie właściwie, wchodzimy w wszyscy już są poprawni. Prawie, że zawodowość, oprócz jednej tary, która nie jest poprawna, jak gdyby, jak to się mówi, brnie pod prąd, no ale to już taka natura Polaków. Pod wiatr chyba. Pod wiatr, tak. Taka natura. Z falami. Taka natura w nas, w Polakach chyba jest, że no tak pomagamy, żebyśmy tak pomagali może biednym dzieciom i sierotom, to może by nie było. Może Olek za dobrze wygląda, bo rzeczywiście postawny mężczyzna. Mega przystojny, kobiety wzdychają. Olek wygląda fantastycznie i pewnie te wszystkie zakochane fanki myślały, że wszyscy będą te SMS-y słali i pewnie nie. To trzeba pomóc komuś innemu. To jest dzisiaj od pana Piotra. Słucha i nie może nasłuchać. Ja widzę, że ty tak milczysz w ogóle, taki zadziwiony tym, co słyszysz. Się zamykam. Wielki prezent, naprawdę. Nie jesteś przyzwyczajony do tych komplementów. Nie. Tak? Od pana Piotra, wieszcie co, jak on mówi coś takiego dobrego, to stoi bardzo... To znaczy. Tak, coś znaczy. Ale powiem ci, że wiesz, no, taki przełomowy twój taniec to było, kiedy zostałeś 40 i wtedy udowodniliście wszystkim, że jesteście taką parą, która będzie się liczyła w walce o główne trofeum. I myślałem, że tak pozostanie. I wiem, że cieszycie się bardzo dużą sympatią widzów. Także wczorajszy werdykt to jest totalne... Piotr, ale oni strasznie daleko zaszli. No to no już tak, właściwie... Ja wiem, ale wiesz, wiesz, no, dla mnie to już była należy jedna rozpatrywać par... w kategoriach sukcesu. Tak, to jest sukces, niewątpliwie. Ale dla mnie to była jedna z takich par, która mogła zrobić taką niespodziankę. Mogła wygrać? I mogła być bardzo, bardzo wysoko, jeszcze wyżej. Kasiu, jak się tańczyło z Olegiem? Ja będę wspominała udział w programie i taniec z Olegiem z niezwykłą sympatią. Olek jest bardzo, bardzo pracowity. Ja bardzo sobie cenię taką postawę na sali. Nie było absolutnie żadnych problemów. Chłonął wiedzę. Jestem zmęczony, nie chce mi się, mam dosyć. Daj mi się spokój. Nigdy tego nie słyszałam. Były momenty takie, mówię, Olek, zróbmy 5 minut przerwy, napijemy się kawy, może zjemy jakiś obiad. A Olek zawsze mówił, dobrze, to idź wypij tą kawę, a ja sobie poćwiczę sam przed lustrem. I wtedy pamiętam, otwierałam szeroko oczy, mówię, no dobra, to ja już nie chcę tej kawy. A jak z pracą ciała? Czy można mężczyznę, który no już ma tam te swoje lata, nie za dużo może, ale jednak trochę ma, tą przełamać tą pewną taką sztywność, powiedzmy? Czy dla Olka pewne jakieś ruchy były kompletnie nienaturalne, nielogiczne i nie zgadzały się kompletnie z anatomią człowieka i mi to mówił. Mówi, Kasia, to już po prostu nie... Samba szczególnie. Dokładnie, był bardzo duży problem w sambie. Mówi, Kasia, nie wymagaj ode mnie rzeczy, które są kompletnie nienaturalne i dla mnie nie do zrobienia. Ale faktycznie gdzieś godziny treningu przed lustrem, próby przekazania to w ten czy w inny sposób i się udawało. Ale tak jak powiedział Piotr, z sympatią widzów ogromną się cieszyliście i chyba tak zostanie. Olek, ty już wiesz, już chyba stąd nie wyjedziesz. Tak? Ty już jesteś nasz. Tak, tak łatwo, ty już jesteś nasz, tak. Nie. I wiesz co, jeden z jury powiedział, mówił, że następny James Bond powinien być z Tancy z Gwiezdami. I ja myślę, że to jest naprawdę, bo James Bond powinien mieć trochę polskiej krwi.